I ta wieża będzie wyglądała tutaj komicznie, moi drodzy. Będzie mogła opowiadać liczne dowcipy, z których nikt się nie będzie śmiał. Jeśli chodzi o zdrowie, tak, profilaktyka. Badajmy się, tak, chodźmy do dentysty, róbmy przeglądy, tak, auta, zębów, wszystkiego. I Hetman teraz aktywnie wszedł na linię B i to czarne mówią, nie tylko ty, gościu malinowy, będziesz miał aktywnego Hetmana, ja również. Cześć, być może spotkałby się z gońcem, o, sorki, z gońcem wtedy, z końcem, być może i swoim końcem również. Źle to zabrzmiało. Ruch, skoczek F6. Są widły, nawet się zaświeciły te figury, moi drodzy, ze strachu chyba. Wszystkie są białego pod kontrolą, biały jest lepszy. Nie kłóćcie się ze mną. No, to nastąpiło, tam nastąpiło. Zaraz będę rapował i śpiewał, moi drodzy. Więc w tym momencie oczywiście pion jest, można powiedzieć, tabu, out of question, że tak się pokuszę o takie stwierdzenie z niemieckiego. Ale w tym momencie trzeba znaleźć ruch, no, z kosmosu, powiedzmy sobie szczerze. Dzwoniłem do NASA, pytałem ich, czy znają ten ruch i wiecie, co mi powiedzieli? We don't speak Polish, więc niestety, nie dogadaliśmy się. Czarne znalazły wyjście, żeby nie dostać mata. Wyobrażacie to sobie? Znalazły wyjście, moi drodzy, w tej sytuacji. Poddały partię. Co by się lepiej poczuł on tutaj, moi drodzy, taki wstydliwy, skrępowany, a on musi tutaj rozwinąć swoje skrzydła. Od kiedy skoczek ma skrzydła, to też jest kolejne pytanie. Na kto... Albo, moi drodzy, grać H5, ale H5 to dodatkowe osłabienie pionka, który tak naprawdę przyłączył się do swojego kolegi. Oni wstąpili do klubu słabych pionów, moi drodzy. No i właśnie ten klub dumnie reprezentują. Po habie G3 nawet nie można odbić tego pionkiem. Znowu jest związanie. No masakra jest, moi drodzy. Pozycja jest opłakana dla czarnego. W tym momencie białe mają absolutną wygraną. Jest szach, więc tak. Tu królem nie można. Widzicie, król zapierdział. No, natomiast no hetman na dwójce. No, nie włączajcie kanału numer 2, moi drodzy, w telewizji. Chodzi o to, że hetman jest na drugim rzędzie. Oddaję tego pionka, żeby wziąć centralnego, przy okazji zagrozić skoczkowi. Wygonić z dobrze usytuowanej pozycji. Figury robią robotę, szczególnie ta wieża. No już później nie... A, tutaj bzyku, bzyku. Tu... W tym wypadku hetman wybił C3, no bo w końcu można. W końcu Anand dopiął swego. Wybił pionka na C3. Wstał, podobno krzyknął, moi drodzy. Sędziowie go uciszyli i powiedzieli, siadaj, bo zaraz tutaj zostaniesz dyskwalifikowany. Natomiast on się ucieszył, że w końcu pionka po tych wszystkich próbach, tej całej energii, którą włożył w tą działalność, w te czyny, wybił pionka. Dobra. Sekundka, moi drodzy. Żono moja, czy możesz troszeczkę ciszej rozmawiać przez telefon? Dziękuję uprzejmie. Dobra, moi drodzy. Cztery, chociaż tutaj jest taki mały downside, że tak tutaj wtrącę, tutaj z niemieckiego. Więc hetman H8, zobaczcie, jak smutno, jak przykro mi się zrobiło, kiedy zobaczyłem te cztery figury na 8 rzędzie u Kasparowa. No i z przodu ten bohaterski król, który mówi, idziemy, moi drodzy, za mną, do grobu. Czyli goniec Janka, to jest potwór. Goniec Karosena, to jest popierdółka póki co. Pętla jest powolutku zaciskana na szyi. On nie ma szyi, znaczy jest w sumie, to czapka, dobra, nieważne. Tutaj padła 5, to zupełna pomyłka, nie wiadomo o co chodzi tutaj rywalowi. Trzeba było do niego zadzwonić i się go po prostu zapytać, co miał na myśli. No król zepchany, zepchnięty jest, odrzucony można powiedzieć, nikt go nie kocha. Król idzie, rzecz jasna, na jedyne legalne pole, czyli... Wraca. Nie, król pierdzi, moi drodzy. Masakra. Co z tą myszką? No hetman odszedł, moi drodzy, od awantury. No udaje, że nie zna tych gości, bo tutaj jest ciepło. Ale w końcu mówi, nie, no to w sumie moi ludzie, trzeba wrócić i pomagać. Hetman... Można powiedzieć, że sezon na, moi drodzy, polowane... Sezon na polowanego. Jak to teraz, jak z tego wybrnąć, żeby nie nagrywać od początku? Myślę, że sezon na słabego króla można uznać za otwarty w tym momencie. 8 w kierunku pola promocji, gdzie no za zasługi i przemaszerowanie całej linii dostanie nagrodę. Będzie mógł, moi drodzy, zamienić się w kobietę. Czy ja wiem, czy to taka kurczę blada nagroda. Dobra. Jest atak. O, sorki, już hetman się wykoleił. Jest atak tutaj. Czy może po prostu było mu zimno i przytulił się do rogu? Nie. Czekajcie, wypuszczę psa, bo już dostaję szału. Pies, moi drodzy, nie mógł znieść patrzenia na moją grę, na mój poziom, no i po prostu wyszedł, tak. Ale jest coś skuteczniejszego. Po prostu... Ha, tutaj mam was. Wciąganie króla cały czas do swojego obozu. O to właśnie chodzi, żeby wciągać go do siebie. Wciągać go do siebie i tam, u siebie właśnie, na swoim podwórku, spakować go w bagażnik. No i tutaj szansa na zwycięstwo przepadła. Zaczęła się oddalać.
Jak, moi drodzy, ciechocinek w lusterku po wakacjach. Może nie był to zatruty pionek iście, ale był taki problemowy, tonany. Ten goniec robi wyśmienitą robotę. To jest, moi drodzy, najemca. Najemca? Najemnik, chciałem powiedzieć.